Witajcie kochani, witam was serdecznie na kolejnym horoskopie w tym tygodniu, który jest pełen radości dla nas wszystkich, także życzę wam fantastycznego czasu spędzonego w cudownym gronie, dokładnie tam, gdzie czujecie się fantastycznie, wyjątkowo i jak u siebie, jak w domu. Natomiast tutaj przypomnijmy sobie zasady, jeśli chodzi o horoskop. Jest nagrywany w systemie otwartym, a to znaczy, że możesz dowolnie buszować po kanale, poszukiwać ze swojego kosmogramu nie tylko informacji ze Słońca, z Księżyca i z Ascendentu, ale także z innych planet i ich aspektów, jak potrzebujesz w kosmogramie, jak masz, jak czujesz. Oczywiście dowolnie szukaj sobie też po kanale według tytułów czy okładki, co Cię przyciągnie. Ja wierzę, że tam informacje są dla Was, kochani, gdzie Wasza uwaga podąża, czyli co Cię przyciągnie i jest dla Ciebie. Pamiętajcie także, że są to czytania ogólne, więc bierzmy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i na dany moment jest to dla nich ważna informacja. Kolejna rzecz, kochani, tutaj zapraszam na Tarot Diorakle, kto ma ochotę, kto jeszcze nie zna. Nowy mój kanał, gdzie wszystko na temat kart, gdzie nauka tarota, gdzie mówimy o runach, o wahadełku, przeróżne tematy tam dla nas na najbliższy czas przygotowałam. I zapraszam też, jeżeli ktoś z Was jest na poziomie szmaragdowym, na wspieraniu, nowe materiały na temat roku życia, roku osobistego, tak, od 1 do 9, jak sobie obliczyć, też jest tam odcinek, także kto ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj mówię Wam już, kochani, witajcie, zapraszam serdecznie do oglądania horoskopu. Cudownie, że jesteście, że wracacie, bardzo dużo radości mi to sprawia. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku rybek na czytaniu w tygodniowym. Wyższa jaźni, bardzo prosimy o informację, już pierwszą kartę mamy. Księżycowa dziewczyna, nowe początki. Okej, okay. O wow, zobaczcie, i zamykające się drzwi, zakończenie, czyli nowe początki i zakończenia. Czy raczej powinniśmy powiedzieć zakończenia i nowe początki? Albo też dla kogoś nowe początki, ale szybkie zakończenie też przy tym. Może zostawmy to tak, jak wypadło w tej kolejności. Mamy 18:58. Zobaczmy. Księżycowa dziewczyna, tu oczywiście pełnia mi się kojarzy, karta 18, czyli karta księżyca. No właśnie, czy widzisz wszystko takim, jakim jest? Czy nie wybielasz tu czegoś? Czy nie postrzegasz tu pewnych rzeczy przez jakieś takie filtry, prawda? Upiększające, że tak powiem. W zależności, o czym mówimy. No zobaczmy wszystkie karty. Teraz dla osób też, które chciałyby coś nowego zacząć, to uważajcie, kochani, żeby nie przeciągnąć jakby tutaj czasu, bo czuję, że jakiś czas na nowy początek u Was się kończy. Czyli macie możliwość zaczęcia czegoś teraz nowego, ale zobaczcie, karta śmierci pokazuje, że to musi być ciach, to musi być zrobione i później wyruszasz w nową podróż. I tutaj trzeba to zrobić jakby wczoraj. To jest na wczoraj zadanie. Dlatego tutaj widziałam, że te karty muszą być w tej kolejności. Chociaż logika podpowiadałaby coś innego, prawda? No właśnie. Ale tarot nie ma nic wspólnego z logiką. Dokładnie. Dobrze. Tu w tym obszarze są zawsze trzy karty i każdy tu się musi odnaleźć ze swoim życiem, ze swoją historią. Dla jednej osoby to będzie coś, co się już stało, dla drugiej coś, co się dzieje teraz, dla trzeciej coś, co dopiero może przyjść, nie musi. Pamiętaj, czytanko ogólne. Królowa kielichów, paś mieczy i mamy pustelnika. Więc zdecydowanie tutaj zaobserwuj, przyjrzyj się, poczuj, czego tak naprawdę pragniesz, co chcesz robić, w jaką podróż chcesz iść dalej. Co jest Twoją ścieżką, co jest Twoją tą podróżą? Czy podróżujesz jakby na swoich warunkach, czy może podróżujesz jako pasażer, jako współtowarzysz podróży kogoś innego? Tak tutaj czuję, jakby ktoś nie szedł swoją ścieżką, tylko szedł jako taki plecak, prawda, czyjś. Ja wiem, jak to brzmi, ale tak, słuchajcie, mówię, co czuję tutaj.
zobaczmy wszystkie karty. Karta śmierci i odrodzenia, czyli tu ewidentnie coś się zakończa i musi się zakończyć, żeby móc wyruszyć w tą dalszą podróż. I tu znowu mamy królową kielichów po raz drugi, trzy buławy, czyli i tutaj mamy, co to mamy, królową mieczy, czyli tu, kochani, ewidentnie chodzi o jakieś uczucia, emocje, miłość, relacje, związek, coś trzeba wyjaśnić, coś trzeba przedyskutować, coś powiedzieć, coś usłyszeć może. Rycerz buław. Co tutaj jest ten rycerz buław? Jeszcze przekazuję. Rycerz buław, ok. Mamy króla buław, ok. Dobrze, karta sprawiedliwości. I mamy sześć kielichów, fantastycznie. Karta świat, karta świat, karta świat dla rybeczek. Co tutaj znaczy? Wyższa jaśni, bardzo prosimy. Och, się zrobił chaos z kartami, żebyście to widzieli teraz. Także jakiś chaos może tu się zadziać. No właśnie, zobaczcie, cztery miecze. Coś tutaj będą rybeczki uzdrawiać, coś zakańczać. Trzy kielichy, trzy kielichy. Co tutaj dla rybeczek znaczą te trzy kielichy? Czekajcie, muszę ogarnąć te karty, okiełznać. Trzy kielichy dla rybeczek. Co oznaczają? Jeszcze poprosimy o wyższe jaśnie. Och, coś tu jest przyblokowane i to mocno, jakaś energia. Czegoś rybki nie robią. No właśnie, daj temu się skończyć. Zobaczcie, mamy energię wieży, prawda? Daj się temu skończyć. Ja czuję, że tutaj ktoś jest w trójkącie i trzyma się z jakiegoś powodu tego trójkąta, nie chce puścić. A tu będzie lepiej dla ciebie, jak odejdziesz stąd. Zabierz to, co twoje, prawda? Zostaw całą resztę, bo łatwiej ci będzie później żyć i funkcjonować, kiedy to zrobisz w odpowiednim momencie. I no właśnie, zobaczcie, karta umiarkowania. Czyli takie dla mnie poszukiwanie swojego miejsca na swój sposób, bo tu jeszcze jest ta karta świat, swojej przestrzeni, prawda? Poszukiwanie siebie w sprawach uczuciowych, w emocjach, poszukiwanie siebie w relacjach z innymi ludźmi. Ktoś tutaj wzywa bratnią duszyczkę, może ta bratnia dusza się pojawi tutaj w tym tygodniu, bo mamy sześć kielichów i to może być ta jedna, jedyna osoba. Ciekawe, bo u wodnika też to wyskoczyło, chyba, jak dobrze pamiętam, a tutaj mamy karty wodnika, więc może ktoś z was będzie wchodził w relację z wodnikiem, albo już jest. Zobaczmy resztę kart. Ale wystrzeliła nam jedna. Oh my gosh. Gdzieś poleciała, słuchajcie, nawet nie wiem gdzie. Co tutaj dla wodników? Ktoś tutaj jest sfrustrowany w relacji, w związku i czuje, że to nie jest wystarczające, że tu czegoś brak. I właśnie te relacje będą się kończyć, bo jest tutaj oczekiwanie czegoś więcej. Ja może to tam dam, bo czuję, że tu jest zbyt piękna energia, po prostu tu pasuje w tym miejscu. Tak, ktoś tutaj będzie chciał zakończyć małżeństwo, długi związek, bo poznaje kogoś nowego, poznaje jakąś bratnią duszę i dokonuje takiego wyboru właśnie, że odchodzi od stałego partnera czy partnerki, idzie w nowe. Natomiast czy widzisz tutaj, bo tak, dla niektórych to jest oczywiście happy end i w ogóle love story i szczęśliwy czas, ale ja tu czuję, że jakieś rybki tutaj zbyt pochopnie postępują, bez właściwego zastanowienia się, dłuższego zastanowienia się czy przyjrzenia się tej sytuacji. To wymaga dłuższego właśnie zaobserwowania i cierpliwości, słuchajcie, zanim wykonasz jakieś gwałtowne ruchy. Ja bym się wstrzymała na razie z jakimiś gwałtownymi decyzjami, wyborami czy taką ekspresją tego, prawda, na zewnątrz. Dlatego, że tu możesz w najbliższym czasie dostrzec jeszcze rzeczy, których nie udało ci się dostrzec do tej pory. I będzie to przełomowe dla ciebie, ważne na tyle, że możesz zmienić zdanie, decyzję na temat ogólnie tej relacji czy tej osoby. Więc nie wykonuj tu pochopnych kroków. Oczywiście, że tu trzeba działać, bo mamy rycerz buław i król buław, ale to działanie musi być pokierowane
właściwymi pobudkami i tymi faktami, które masz do dyspozycji. A żeby te fakty były dla ciebie do dyspozycji wszystkie, żeby można tutaj konkretnie ocenić tą sytuację w taki sposób prawdziwy i szczery, bezpośredni, to jest tutaj ta wieża potrzebna, czyli musisz zobaczyć, pozwolić sobie na to, by zobaczyć całą prawdę taką, jaka jest ona tutaj, prawda? Tak, bo ktoś z was tutaj może myśleć, że jest tą pierwszą i najważniejszą osobą, może się okazać, że ty jesteś właśnie tą kochanką albo kochankiem i możesz tego nie wiedzieć, albo ten ktoś próbuje cię przekonać, że jest inaczej, ale tu widać, słuchajcie, trójka kielichów i wieża, widać, że tutaj w trójkątach będą wychodzić te wiadomości, informacje, ta prawda będzie prawdą przełomową, szokującą dla wielu, prawda? Tak. W związkach, w relacjach tutaj prawo przyczyny i skutku zaczyna funkcjonować dla rybek, więc jeżeli ktoś faktycznie przywoływał bratnią duszę, prosił o to długo i jest gotowa ta rybeczka na tą bratnią duszę, to tutaj te relacje mogą się zamanifestować, pokazać. Natomiast prawo przyczyny i skutku też mówi o tym, i tutaj jeszcze do tego sześć kielichów, czyli coś z przeszłości może powrócić, żeby się z nami rozliczyć jakby, bo karta sprawiedliwości na swój sposób gdzieś tam niesie też informacje o jakichś karmicznych kwestiach, sprawach, szczególnie, że to jest ta karta Not Enough, ona też dla mnie mówi o karmicznych relacjach ciężkich, gdzie jest dużo frustracji w związku, dużo ego, dużo jakichś sabotaży, prawda, zazdrości, takich negatywnych energii. Więc może tu coś z przeszłości przyjść, co nie zostało zamknięte właśnie. I teraz zobaczcie, żeby były nowe początki, trzeba najpierw zakończyć, zamknąć drzwi za sobą. I to też teraz wyraźnie tu czuję. Czyli jeżeli chcesz wejść w nową relację, w nowy związek, zastanów się, czy są zamknięte za tobą drzwi do tej wcześniejszej relacji. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które chcą zmienić pracę, myślą o tym, albo to jest ten proces teraz, to zastanów się, czy tu wszystko z tym wcześniejszym pracodawcą na przykład zostało rozwiązane, czy wszystkie kwestie tu są już podomykane, czy wszystkie dokumenty podpisane, złożone, wszystko co tam w tej papierkolandii trzeba zrobić, bo zarówno tutaj dla osób, które pracowały dla kogoś albo dla siebie jako działalność gospodarcza, to tutaj czuję, że trzeba by przyjrzeć się dokumentom, bo coś tutaj czuję, że tu trzeba coś dopracować jeszcze, rybeczki kochane. Posprawdzajcie sobie, bo czujesz, że to jest ważne, żeby ci później te kwestie nie zabierały prywatnego twojego czasu, bo nagle się karta sprawiedliwości, czyli dla mnie to jest karta urzędów, właśnie załatwień i tak dalej, pojawia w sprawach prywatnych, prawda? Więc gdzieś to tutaj z jakiegoś powodu przenika, chyba że u ciebie praca i dom tak się przenikają właśnie, może pracujesz z domu, prawda? Więc też... też tutaj zwróć uwagę. Jeżeli macie jakieś tu załatwienia, gdzie potrzebujecie dorady fachowej, to możliwe, że masz kogoś z przeszłości, może kogoś ze szkoły znajomego, albo gdzieś tam w ogóle z przeszłości, kto może ci pomóc w tej sprawie i może zdarzyło ci się o tym zapomnieć, o tej osobie. Może w tym czasie teraz przypomnieć się ta osoba, ona zdecydowanie pomoże ci tutaj w rozwiązaniu tej kwestii, którą masz do rozwiązania. W sprawach zawodowych tutaj jest jakiś sukces i będzie czas na to, żeby odpocząć trochę, żeby się zregenerować. Przydałoby się to przynajmniej zrobić, szczególnie dla tych osób, które zamykają jakieś jedne drzwi i będą chciały wchodzić w następne, prawda? Czyli jeżeli jesteś między pracą a pracą, to tutaj dobrze by było zrobić sobie jakąś przerwę pomiędzy, żeby trochę odpocząć, naładować akumulatory. Generalnie tydzień powiedziałabym właśnie nowych początków i zakończeń, ale też takiej samorefleksji, zastanowienia, przemyślenia, obserwacji, przyglądania się właśnie, próbowania na różne sposoby, cierpliwie, prawda, poszukiwania tych złotych środków, złotego środka, takich metod, najlepszych możliwości, żeby coś zrobić, zdobyć, osiągnąć. Dużo się będzie działo. To jest w ogóle zakręcony tydzień. Powiem wam, ten horoskop, który teraz kończę, cieszę się, że już ostatni znak zmęczył mnie ten horoskop. Dlatego, że bardzo dużo tutaj się przeróżnych rzeczy dzieje dla każdego znaku, na każdy czas, na każdy tydzień teraz. I
Jest to męczące przepuszczać tyle informacji przez siebie. Miliony historii tutaj czuję, słuchajcie. Ja sobie zdaję sprawę, że to czytanie jest trochę chaotyczne, ale po prostu sytuacji, które widzę, tu jest mnóstwo, więc jeżeli ktoś sobie życzy indywidualne czytanie, zapraszam, napisz na maila, zrobimy to typowo pod ciebie wtedy, prawda? Natomiast tutaj ewidentnie zastanówcie się, czy dobrze pozamykaliście wszystko ze sobą i też czuję, kochani, fizycznie, nie ma to niby karty jakichś oszustów, ale jak gdzieś wyjeżdżacie, zadbajcie o to, żeby wszystko powyłączać, pogasić, pozamykać, zabezpieczyć. Z jakiegoś powodu czuję to dla kogoś tutaj, czuję, że jest ważne. Zobaczmy prawdę ukrytą. Zobaczcie, znowu ta bratnia dusza, mówisz do mnie poprzez muzykę. Kolejna wiadomość. Ktoś tu żałuje, że nie traktował ciebie lepiej. I może ten sam ktoś, a może ktoś inny twierdzi, że staje się lepszym człowiekiem. Ok, zobaczmy sobie runę na ten tydzień. Runa dla rybeczek. O, wow, Dagas. Runa Dagas przynosi taką zmianę o 180 stopni, więc jak coś było źle, teraz będzie lepiej, ale jak było cudownie, no teraz trochę może się to zmienić. Runa Dagas wnosi też urzeczywistnienie naszych pragnień, marzeń, coś nad czym pracujemy długo, prawda? Pracowaliśmy, dalej pracujemy. To są takie pozytywne zakończenia właśnie, więc zadbaj też o to, żeby odchodząc skądś albo od kogoś, zostawić ze sobą dobrą atmosferę i taką przyjemne wspomnienie, dlatego że później to będzie ci procentować. Tu ja czuję, że to ci się może jeszcze przydać kiedyś w przyszłości. Ta relacja, ta znajomość, co by to nie było. Runa Dagas mówi też, kochani, o takim potężnym przebudzeniu. Olśnienie, zrozumienie, przebudzenie, prawda? Widzę, wiem, teraz rozumiem, postrzegam, wow. I to prowadzi do odmiany, do przemiany, prawda? Do transformacji, to co jest pokazane na początku. A za tym potem idzie odmiana losu, bo zaczynamy działać inaczej, wprowadzamy świeżość, coś kończymy, coś zaczynamy, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej ta runa też pokazuje, że nowe możliwości mogą się tu pojawić w tym tygodniu. Możliwości, które mogą wszystko odmienić na lepsze właśnie, tylko trzeba je wyłapywać, trzeba je zauważyć, pozwolić sobie tej, bo runa Dagas jest jak taka szczęśliwa gwiazda, która świeci nad tobą i ciebie prowadzi właściwie do sukcesu, tylko daj się jej prowadzić jakby, prawda, żeby właśnie ta logika tutaj nie próbowała jakby się rządzić, tylko tutaj daj się prowadzić intuicji, instynktowi wewnętrznemu, żeby faktycznie osiągnąć to, co chcesz tutaj osiągnąć. I zdecydowanie tutaj ta runa pokazuje, że coś definitywnie się zmienia, coś definitywnie się kończy, żeby coś innego mogło przyjść. Oczywiście to jest też rozwój duchowy i potężne przemiany tutaj. To jest jakaś inicjacja, ogień dosłownie rytualny, który przeprowadza w nowe. Więc w zależności kto tutaj co robi, to zdecydowanie zmiana jest potężna, jeżeli chodzi o runę Dagas. Jeżeli ktoś z Was chciałby więcej sobie na temat tej runy dowiedzieć się, oczywiście zachęcam, zapraszam do buszowania po internecie. Jest mnóstwo ciekawych artykułów na ten temat. A ja już, kochani, dzisiaj mini wybierz kartę dla rybeczek na 3 stosiki. Możesz zapytać o sytuację, osobę, o wydarzenie. 1, 2, 3. Idźmy po kolei. Jedyneczka. Najpierw odpuść przeszłość, 2 mamy tak i numer 3 mamy nie. Dobrze, kochani, to tyle. Życzę nam dobrego tygodnia, udanego tygodnia. Niech ta runa Dagas przynosi nam jak najwięcej szczęścia na ten czas. A dzisiaj mówię Wam już do widzenia, kochani, do usłyszenia, pa, pa.